Michał Cichy, MMA.pl, ze mną Bartek Szachta. Bartek, to w sumie twój pierwszy, nie, no drugi panel, bo byłeś kiedyś. Jak wrażenia po wszystkim? Normalnie, tak? Normalnie. No, chyba ciężko normalnie, stary, bo no, w sensie to się takim, dzieje. Że no dokładnie, no, no to jest nienormalnie, ale wydawało mi się, że po prostu się odpalę. Znaczy wydawało mi się, wiedziałem, że nie mogę się odpalić, wiadomo, bo to są zwykłe, za przeproszeniem. Tak naprawdę. No co? Prosiłem Bartka, żeby nie przeklinał. Nie? Nie ma innego słowa na temat tego Natana, tak? I tyle, ale to mnie to nawet już nie rusza, wiesz? To, co on pierniczy, to uwierz mi, że to spływa po mnie, tak? Ale wydaje mi się, że trochę was zaskoczył mimo wszystko. Czym? Niczym. No na początku, jak zaczął gadać, że jesteście w jakimś tam związku. Co? Ty i co to? Co? I co? Widziałeś, no, że mnie zaskoczył? Nie, no, słuchaj, bo co ja widziałem gadasz? Na przykład. Co ty gadasz, ty? Nie mówię o tobie, tylko Denis... Kazał mi nie przeklinać, a takie głupoty mi pyta, ty. No ja bym zaskoczony. Sam, ale powiem ci tak, jak widziałem po Denisie, że już sam nie wiedział, co powiedzieć, bo spodziewał się, że będą się wyzywać, a on nagle zaczął gadać, że mu się podoba i wiesz, takie rzeczy. I wydaje mi się, że to był idealny sposób, żeby was zaszachować. Nie, ja wiedziałem, że on nie będzie wyzywał. Tak, ale to myślisz, że się bał, czy taka strategia? Nie będzie grubo jechał, nie? Ale, no bo tak naprawdę na niego to co on tam. Ten Ferrari to bardziej był zesrany niż on. No właśnie, po publice na przykład Alan krzyczał pod face to face tam, że Ferrari, no po prostu ty mówiąc ja przez ciebie, ja się no od właśnie, ciebie, no wiesz, synchronizuję z tobą. Gadali, już raz kiedyś robiliśmy wywiad i dawaj, było to samo. Tak? Nie, już nie będę, już teraz będę pamiętał, że się nie bujesz. Ale słuchaj, powiedział właśnie Alan, że Ferrari, jak tylko spojrzał w oczy Denisa, to zdał sobie sprawę, co go czeka i tak. Jest obsrany. No ja to widziałem, że on był zesrany. Nawet jak on już rozmawiał, cokolwiek gadał, wiesz, cokolwiek, wiesz, na mój temat rozmawiał, to było widać, że nie chce po prostu konfrontacji, tak? Powiedz mi teraz ale słuchaj, sam nie zaczepia, żeby ludzie nie gadali, że jestem jakimś atencjuszem, wiesz, chodzi. Mnie tutaj zaprosili, ja tutaj nie przyszedłem, wiesz, sobie sam sobie z buta i dzień dobry, ja jestem i wchodzę i będę gadał. Tylko sami mnie zaprosili i sami chcieli, żebym rozmawiał i tyle, tak? No, w ogóle to nie wiedziałem, jak oni to rozwiążą, bo Denis ma lekką spinę z Gracjanem, no. A on miał dość. Do tego panelu, a ma spinę z Natanem. No widzisz, jaką stronę wybrał, tak? Chciał usiąść koło, czy tam usiadł koło Marconia i wyszło tak, a nie inaczej. On bo też się chciał odegrać, bo dostał na swoim panelu liścia od Marconia. No dobrze, ale to mu kurwa podejść mu liścia i pójść dalej, tak? A nie sobie koło niego usiadł i co? No wiadomo, że ten idiota nieobliczalny może różne rzeczy zrobić, tak? Ale to uważasz, że Gracjan nie powinien w ogóle tam siadać obok nie, niego? Nie, uważam, że nie powinien. No jasne, a ty uważasz, że powinien? Ja no, wolę. Powiem wam tak, w tym całym uniwersum tego waszego panelu, no. To ja już nie ogarniam, co tam się dzieje. Tam jeszcze tylko Alana Kwiecińskiego brakowało, bo on też jest z Pawą z tą tam. No jak nie ogarniasz? My mamy konflikt, przecież ta Pała cały czas na mój temat rozmawia. Kto? Natan. Ale teraz? Nie, czas, no nie, właśnie. Ja mówię, że była, nie ogarniam, była wszedł. Jeszcze była wszedł, tak samo zgada coś. No to jak nie ogarniasz? To tam nic nowego nie było. Tylko sekwentą z nami. Ale wiesz, no już choćby Gracek wprowadza już takie. Rozpierdziel, że nie wiedziałeś już, czy on będzie przeciwko Denisowi, no nie, no czy przeciwko tak, Natanowi. To masz rację, no. Tak samo Buła na pewno nie chciałby z Natanem stać, no bo mu nie wypada, ale też z wami to nie, tym jak bardziej. Mu nie wypada, jak on przyklaskuje mu, no co ty? Czyli myślisz, że mają taki ten sojusz? No a ty jak ty to widzisz? Zadaję mu pytania, ten odpowiada na nie, ten się śmieje, ten coś mówi, to Buła się chichra. Czyli co, koledzy? No to tak, no a jak ty to widzisz z boku? To tak ci mówię, no ja wolę nie oceniać. Nie, no, no ale, ja tak nie robię, byku, ale, no, ale mówię ci, nie chcę oceniać. Ale jak to wygląda z boku? Bo ja zadaję mu pytania, ten odpowiada, ten coś gada, ten się śmieje. Tak, ziomki. No kurwa. No w sumie nie wiem, Buła poszedł, to może go bym zapytał, czy no. Siomkuje się z Natanem. Słuchaj, Szachta, miałeś mieć walkę. Miałeś. Kupę czasu temu z Malichą. Nie było tej walki, miałeś bić się później na następnej gali, dalej nie było twojej walki, na tej też się nie bijesz, czy w końcu cię zobaczymy w klaucie? Tak, doczekasz się. Tak, na następnej nie wiem, zobaczymy? Nie wiem kiedy, ale myślę, że tak. Bo już myślałem, że na tej się bijesz, no ale coś nie pykło chyba. Coś nie pykło chyba, no.
A z kim byś się chciał najbardziej, jak miałbyś sobie nie, wybrać? Nie, mam czegoś takiego. Nie, ja nie, nie chcę słuchać, że ty powiesz, że każdego mi dadzą, bo jestem chciałem strzec, kogo byś chciał dostać. Ja nawet nie chciałem tak powiedzieć. A jak chciałeś powiedzieć? No właśnie, daj mi powiedzieć. Dla mnie tak, ale masz rację, dla mnie nie ma, wiesz, kogo mi dadzą, tego wezmę, tak? Nie mam kogoś, żebym chciał, wiesz, o, z tym akurat się bić, czy tam z tym bym się bić. No z Bułą chyba byś chciał. Tak, o, no to tak, no to widzisz, to fajnie, że to wspomniałeś, bo mi byś z Bułą wyleciał, z nim jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo chętnie. A kiedyś też mówiłeś o rewanżu z Soroko, w ogóle myślałeś? Ale czy ludzie by tego chcieli? Ludzie by tego chcieli? Ja bym obejrzał, nie wiem jak ludzie. No i co, tam myślisz, żeby coś... W sumie nie wiem, co się zadamy. Inaczej się potoczyło? No jedynie wiem, by się pewnie potoczyło inaczej. Teraz by pewnie było MMA, więc by się tam, wiesz, pamiętam wtedy... Dziękuję. A Soroko bardzo dużo miał knockdownów, ty też miałeś jakiś knockdown, więc w MMA to by na pewno się szybciej skończyło. Kto miał parę knockdownów? Co ty gadasz ty? Nie, powiedziałem, że Soroko miał parę knockdownów, ty też miałeś knockdown jeden, no bo potem dostajesz sokera, nie? No jaki knockdown? Nie, tego... No gdzie? Jak on mnie rzucił, no gdzie? A, sobie? Rzucił cię, tak? No co ty, a co? Nie, a miał, a ale co? Może nie pamiętam, no co? Już, no. Co ty się tak czepiasz? Ciche. Co ty się tak czepiasz? No już mu się miesza wszystko, ja nie wiem, co on gada, ty. Chłopie, tyle walk obejrzałem. Mówię, tyle... Jakbyśmy... Tyle. Nie miałeś żadnego knockdownu w tej walce? Nie, Soroka nie razu cię nie położył? Nie, tam chyba raz mnie jakoś zahaczył, ale to bardziej w ogóle nie, ja tego nie poczułem. Nie wiem, przewróciłem się faktycznie, ale nie wiem, ja nie wiem dlaczego się przewróciłem. Chyba mnie jakoś zahaczył, po prostu mnie pomknął, wiesz? Nie, ale no, to nie był knockdown. Nie pamiętałem. Nie, to nie był knockdown. To nie był knockdown, to po prostu on mnie rzucił, wiesz? A jeszcze ci powiem tak szczerze, że sam z siebie już byłem taki ten i mówię, rzuci mnie i zaraz się wstanę. No ale... No, wstałem. Wracając jeszcze do tego panelu, bo tu jest też Denis i sobie przypomniałem, że no aż tak wściekłego Denisa chyba jak po słowach Natana nie widziałem. Czy myślisz, że w końcu granica została przekroczona, czy nie? Bo zauważ, że no, już nie takie wiem, rzeczy do Denisa mówili, że no, ciężko w ogóle w to uwierzyć, że jeszcze wytrzymuje to, co nie, co no zmówiono. Nie wiem, czy tam jakie rzeczy gadali. No mocne, no wiesz, no. Ale jakie mocne? W niektórych środowiskach, o, mamy tutaj Denisa akurat. Idź, przejdź, a nie tutaj, wiesz. No dawaj, chłopie, zaraz na ściance będziesz leżał, te. Zaraz będziemy mieli derby toruńskie. No. Podkręcaj, te. O czym gadaliśmy? Sami podkręcać. Aha, że nie, że ja nie odczułem tego, żeby nie wiadomo jakie hali i ja co już widziałem, że Denis był o tyle, żeby zejść z tego panelu. No co, panelu. Ty i tak to się nie liczy, to co oni gadają. No to, no to jednak go chyba zabolało, powiem ci szczerze. No, ja ci powiem szczerze, nawet nie słyszałem ci powiem to, co powiedział Natan. Ja szczerze też nie dopytywałem. Nie wiem, ja nie słyszałem, co powiedział Natan. Serio nie słyszałem, co powiedział Natan, ale Denis się ale nie słyszałem, nie wiem. Dobra, Bartek, czekam. Będziesz w narożniku? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, mam nadzieję, że będziesz, może być ciekawie. Dzięki, Bartek, czekam na walkę.